Domu Kultury w Kroczycach rozbrzmiały dźwięki akordeonów. Na pierwszym kroczyckim popisie akordeonowym zaprezentowali się uczniowie zajęć prowadzonych przez Konrada Mertę. Jest to wzorem szkół muzycznych, gdzie uczniowie po pewnym czasie, kiedy uczą się i realizują program nakazany częściowo, a właściwie w większości przez pedagoga, sprzedają go, próbują swoich sił na scenie, na estradzie. To są wszystko bardzo młodzi uczniowie, uczący się krótko, więc tym bardziej jestem pełen podziwu dla ich jakby motywacji i pracy, którą włożyli w to, w przygotowanie tego występu, i cieszmy się dzisiaj tą muzyką, bądźmy wszyscy razem i myślę, że to będzie najwspanialsze w tym wszystkim. W dzisiejszym repertuarze dosyć różne utwory będą, bo i od piosenek popularnych, takich jak Dudni, Woda Dudni, poprzez piosenki zza naszej wschodniej granicy, takie jak Katiusza, poprzez walczyki francuskie, i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Podczas popisu swoje umiejętności zaprezentowała 11-letnia Julia Siebielak-Wnuk, która przed kroczycką publicznością wystąpiła również podczas koncertu noworocznego. Na początku babcia mnie zaczęła uczyć i się tak zaczęło, potem poznałam pana Konrada. Chodziłam przez rok do szkoły muzycznej, ale ją zamknęli niestety w Zawierciu. I teraz jeszcze tutaj właśnie prywatnie do Kroczyc. To jest, można powiedzieć, skomplikowany instrument. Jak ty sobie z nim radzisz? Było ciężko na początku. Miałam trochę, płakałam, bo nie wychodziło mi coś, ale w końcu dałam radę i pokonałam strach. Pokonałaś strach, teraz sprawia ci to przyjemność? Tak, teraz mi to sprawia przyjemność, bardzo fajnie się gra. Leopold Stawarz, dyrektor Domu Kultury w Kroczycach, ma spore plany co do muzyki akordeonowej. Pomysł, który chcemy realizować, o festiwalu imienia Kulpowicza. Kulpowicz to jest twórca szkoły na akordeon, a pochodzi z Zawiercia. Jest autorem wielu utworów, m.in. Kujawiaka spod Zawiercia, który realizuje nasza orkiestra i jednocześnie też nasz zespół kroczycki. I chcemy, aby właśnie ten kompozytor był bardziej znany, bardziej szanowany i rozpowszechniony. A przy okazji, żeby ta gra na akordeonie była przez ludzi postrzegana nie jako coś typowo, nazwijmy, zabawowego, ale również bardzo pozytywnie odbieranego przez publiczność.